Tomasz Sokołowski, portal esanok.pl. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę z Wojtkiem Wolskim, hokeistą, który od 7 lat występuje w najlepszej lidze świata NHL. Jest zawodnikiem Washington Capitals, a obecnie reprezentuje barwę mistrza Polski Ciarko PBS Banka Hasanok. Witam Cię Wojtek serdecznie. Na początek zapytam o to, bo jesteś już w Polsce od miesiąca. Jak czujesz się w naszym mieście, jak czujesz się w drużynie mistrzów Polski? Dobrze czuję. Naprawdę fajnie w Sanoku w tej chwili jest, ta drużyna jest naprawdę dobrze się czuję w drużynie w tej chwili i lepiej na lodzie co dzień też. Na początek chciałem też zapytać o kwestię trenera, czyli wiadomość jest sprzed dosłownie kilku dni. Z funkcji pierwszego szkoleniowca drużyny zrezygnował pan Milan Staż, zastąpił go Stefan Mikesz. Jak oceniasz te manewry? Niespodziewane na pewno. Naprawdę bardzo dobry trener jest. Teraz mieliśmy tylko już 3 treningi, ale już widzę, że te treningi są takie, tak jak w NHL. Naprawdę wszystkie te ćwiczenia, co robię w NHL z drużyną z Washington, Colorado, w Nowym Jorku, to on robi tu w Sanoku teraz, nie? I to bardzo dobrze jest, że widzimy, że on wie, co, o czym mówi i wszyscy chłopaki w tej chwili mocno pracują i będziemy gotowi na ten turniej. Po pierwszym meczu z Twoim debiucie tutaj w Sanoku z Komar Krakowią, przypomnijmy, że wygraliście 2-0, powiedziałeś taką rzecz, że tak naprawdę nie ma jakiejś strasznej różnicy przepaści pomiędzy NHL, że NHL jest tu, Liga Polska tutaj. Ja zapytam wprost, czy zabrałbyś któregoś ze swoich kolegów z Sanoka, przedstawił trenerowi, powiedział, że na niego warto stawiać tam w NHL? To naprawdę, jak dawali te pytania, nie, to pytali się o ten poziom, nie? Że są chłopaki, co mają talent, ale w NHL chłopaki naprawdę są silniejsi i szybsi, nie? I to jest jedyna rzecz, co braknie w Polsce jeszcze, że w Kanadzie, w Stanach i te chłopaki, co grają w NHL, to oni już to robią 10 lat, że trenują tak mocno, nie? Jeszcze to nie wszedło w Polsce, że co dzień jesteś na siłowni, co dzień na lodzie trenujesz. I są parę chłopaków z naszej drużyny, jakby mieli troszkę czasu, może by mogli grać w NHL. Czyli to jest kwestia tego treningu, więcej czasu i na troszeczkę też inny charakter tych zajęć. Naprawdę to są inne treningi i też taki inny system, nie? Jak jest gracie w NHL. I naprawdę ten nowy trener, on wie o tym i próbuje nauczyć chłopaków. Proszę powiedz kilka słów na temat atmosfery w szatni z boku. Ja to obserwuję i widzę, że po zajęciach jest czas na uśmiech, jest czas na wspólnie spędzane chwile, jest też czas na żarty, na przykład na temat tego, co zapomniał Wojtek Wolski. No właśnie, czego zapomniał? Chociażby wczoraj taka sytuacja. Czy to zdarza Ci się zapominać i wracać później do szatni? Nie, już 5 lat mi to zdarzyło się, bo naprawdę w Stanach nie muszę tak robić, nie? Zawsze wszystko jest na arenie i zostawiam wszystkie rzeczy i idę na arenę i wiem, że tam będzie, nie? A dużo razy zapominam moje rzeczy na trening, na siłownię, takie rzeczy małe, co naprawdę jak jestem w Kanadzie, to nie muszę o tym myśleć, nie? Ale chłopaki dużo żartują i naprawdę atmosfera jest bardzo fajna w szatni. Jedną z Twoich najmocniejszych stron, jeśli już chodzi o to rzemiosło hokejowe, jest egzekwowanie rzutów karnych. Robisz to w bardzo efektowny przede wszystkim, ale też skuteczny sposób. Widziałem, że koledzy próbują Cię naśladować. Ja próbuję, a chłopaki mówili, że dużo patrzą na YouTube, na video, jak strzelają w NHL. A naprawdę śmieję się, bo teraz nasze bramkarze, oni wiedzą, co będę robił, jaki zwrot będę robił, nie? I jest trudniej mi strzelić na nich, ale jak gramy z jakąś inną drużyną, to i to jest w grze, to jest jakoś łatwiej mi. Nie wiem czemu, ale jakoś dużo więcej strzelam w grze niż w treningach. Proszę powiedz, czy jeśli będzie taka okazja, jeżeli będzie mecz w arenie Sanok, czy zdecydujesz się na takie właśnie wykonanie rzutu karnego przed własną publicznością, aby no, ten moment zapamiętali kibice na długo? Nie, jak będę miał szansę, to bym strzelał, nie? Naprawdę trener decyduje, kto strzela, nie ja, i jak będę miał szansę, to
chyba szale, nie? W barwach Ciarko PBS Banka Hasanok rozegrałeś 6 spotkań, 4 ligowe i 2 towarzyskie. Powiedz, którego z rywali ocenisz najwyżej? Który zrobił na tobie największe wrażenie? Naprawdę nie mogę powiedzieć o tym. W tej chwili tylko było 6 gry, nie? I jeszcze nie mam takie czucie, żebym mógł powiedzieć, co jest najlepiej. Obok trenowania jako zawodnik uczestniczyłeś też w zajęciach z tymi najmłodszymi adeptami hokeja. Jakie są twoje spostrzeżenia? Naprawdę fajnie było być na lodzie z nimi i będę próbował jeszcze więcej wychodzić, jak przejdziemy z powrotem z turnieja, ale sam pomagać im jak mogę, naprawdę. Sam teraz w tej chwili próbujemy sprzęt im kupić i jakoś pomagać tych młodzież, nie? Bo naprawdę wiem, że jak byłem w Kanadzie, to zawsze ktoś mi pomagał i będę próbował to też zrobić w Polsce. Masz taką świadomość, że to jest nie lada przeżycie dla każdego z tych młodych chłopaków? Ja jest. Wiem, że to naprawdę może być jedyna szansa, żeby byli na lodzie z jakimś graczem z NHL i naprawdę też jest fajnie dla mnie, żebym mógł być na lodzie z nimi. Przejdźmy teraz do kwestii, która spędza sens powiek kibiców z Sanoka. Wszyscy zastanawiają się, do kiedy potrwa ten lockout. Jakie są twoje prognozy na zakończenie negocjacji? Naprawdę w tej chwili nie wiem, kiedy to się skończy. Jakoś myśleli w ostatnim tygodniu, że dobrze wszystko idzie, ale nie wypadło nam i teraz czekamy, nie? I może być 2 tygodnie, może być miesiąc, może być cały sezon. Nikt nie wie. Prezes zaznaczał, że dzisiaj decyzja o tym, że lockout się kończy, jutro jesteś w samolocie. Faktycznie tak szybko się to odbędzie? Nie. Naprawdę tak będzie, tak szybko. Jak będzie decyzja, to już pakuję się i muszę jechać na następny dzień. Od początku zaznaczałeś, że podczas gry w Polsce chciałbyś jak najlepiej się przygotować do gry w drużynie Capitals. No powiedz, jak z tej perspektywy przebiega ten pobyt w Polsce? Naprawdę... Nie wiem, ja gram właśnie na Capitals, to jest moja praca, to jest moja kariera i ja muszę być gotowy na tamten sezon, nie? I w tej chwili jak gram tu, to mi pomaga, bo jakbym był w domu, to trenuję tam i chłopaki mocno trenują w domu, ale jest inaczej, jak możesz grać i co dzień trenujesz z drużyną, nie? I naprawdę wiem, że to będzie mi pomagało i też na gry więcej gram minut, bo w Polsce lidze grasz 20-24 minuty, to jest bardzo dużo. W NHL może z ataku jeden albo może dwa chłopaki grałem tyle minuty, nie? To naprawdę jest dobrze dla mnie, żebym mógł tu grać i być gotowy na mój sezon. Wspomniałeś o tym, że te treningi w NHL są cięższe, twardsze. Nie masz takiego zmartwienia, że tutaj jednak nie przygotujesz się we właściwy sposób? Naprawdę nie są, że też są treningi tu ciężkie, nie? Tylko inne są te treningi. Jakoś... Mniejsza intensywność, to o to chodzi? To jest jedyna rzecz, myślę, że może być, że tu więcej idziesz na lód, może 2 razy na dzień, ale tam idziesz na godzinę, ale to jest na 100%, nie? A tu idziesz może na 2 albo 3 godziny, ale nie jest takiej intensywnie. I może to jest jedyna rzecz, co musi się zmienić. Myślę, że trenery muszą wiedzieć, że więcej nie jest lepiej, nie? Że bo jesteś na lodzie 10 godzin, nie będziesz lepszy niż ten, co pójdzie godzinę i pół albo 2 godziny i on idzie na 100%. Naprawdę potrzebujesz czasu, żeby być gotowy na następny trening, na następny dzień, nie? I jak za dużo robisz w jeden dzień, to później nie jesteś gotowy na następny dzień, żeby zrobić to na 100%. Ja myślę, że w NHL to jest jedyna rzecz, co wiedzą o tym, bo tyle jest meczów i jak masz trening, to idziesz na 100%, ale nie robisz za dużo. Mówiąc o swojej hokejowej karierze, często wspominasz, że twój tata odegrał bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o zapoczątkowanie przygody z hokejem. Ja naprawdę, mój tata zawsze był tam ze mną, jeździł wszędzie, moja mama też. I wiem, że na początek trudno było im, bo naprawdę nie mieliśmy na to pieniądze i jakoś oni zawsze coś zrobili, żebym mógł grać, nie? I w tej chwili
jest lepiej i troszkę łatwiej dla nich, ale wiem, że było dużo, dużo lat, że nie wiedzieli, żebym jeszcze mógł grać i takie rzeczy, nie? Wojtek, czy miałeś okazję, żeby oglądać ostatnie potyczki biało-czerwonych na turnieju na Ukrainie? Nie całą grę, ale patrzyłem i naprawdę wiem, że przegrali chyba 5-1, ale dobrze grali. Wiem, że Ukraina strzeliła dużo goli na przewagę, nie? I to jest jedyna rzecz, że masz parę graczy, co bardzo dobrze grają na przewagi i jak dasz im szansę, to oni strzelą ci i trudno jest wygrywać, jak za dużo przewagi im dawasz, nie? Wojtek, spotykamy się z wieloma opiniami, sygnałami, bardzo ciepłymi, serdecznymi pod Twoim adresem na temat tego, jak wypowiadasz się o Polsce, czyli o kraju, w którym się urodziłeś. Przypomnijmy, że w wieku 2 lat wyjechaliście z rodziną z Polski, no i większość tego życia, nie licząc 2 lat jeszcze w Niemczech, spędziłeś za oceanem. Ja natrafiłem na Twoją wypowiedź dla stacji MSG, to było nieco ponad rok temu, w trakcie meczu, pierwszego meczu w barwach New York Rangers. Nie wiem, czy pamiętasz tą wypowiedź? Określiłeś siebie jako Polish Canadian. Chyba wydaje się, że tą Polskę zawsze, od zawsze miałeś w sercu. Tak, urodziłem się tu i mieszkałem w Kanadzie, ale zawsze w domu po polsku musiałem rozmawiać z rodzicami. I też rodzice, wszyscy koledzy ich są też z Polski, nie? I naprawdę czuję się, jakbym był Polakiem i później Kanadyjczykiem, nie? Ale naprawdę jest trudno, bo w Kanadzie zawsze mieszkam, ale fajnie jest przyjechać tu i mieć szansę mieszkać w Polsce. Kiedy już wrócisz do Kanady, do Stanów, za czym będziesz tęsknił? Nie wiem naprawdę. Ja myślę, że to będzie czas na to i jak pojadę, już będę wiedział, nie? Ale w tej chwili tęsknię za Kanadą, nie? Bo tyle lat mieszkałem tam i nie myślę, o co będę tęsknił w Polsce, nie? Wojtek, a więc dziękuję Ci za poświęcony czas. Myślę, że nie tylko w swoim imieniu życzę Ci samych sukcesów, wielu strzelonych bramek, wielu asyst, zarówno w barwach drużyny Ciarko PBS Banka Hasanok, jak i później w NHL. Przypomnę Państwu, że gościem cyklu rozmowy na temat w esanok.pl był Wojtek Wolski.